Dzień dobry, wiewiórki i bobry. Witam was bardzo serdecznie w 20. Mieszczuchu na roli. 20. odcinek, taka malutka, okrągła... Nie wiem, malutki, okrągły jubileusz, tak? 20. odcinek na moim kanale. Chyba wcześniej Skyrim osiągnął pułap 20 odcinków, teraz kolejna mieszczucha. Bardzo się cieszę. Cieszę się również, że jesteście przez te 20 odcinków cały czas ze mną, kochani. Zrobiły mi się delikatne obsuwy dzisiaj na kanale, znaczy w tym tygodniu na kanale, bo dzisiaj, kiedy to nagrywam, jest środa. Właściwie już czwartek, bo nagrywam to za 15 pierwsza. Mam nadzieję, że nie pobudzę sąsiadów, ani tutaj mojej dziewczyny na przykład. Śpi w sypialni już. No ale nie mam innego wyjścia, bo jest mało czasu w tym tygodniu, mało czasu, dużo mam pracy, a jeszcze prawdopodobnie będzie praca dodatkowa, ale spokojnie, mniejsza z tym, nagrywamy odcinek, mam nadzieję, wleci w czwartek, oglądacie go w czwartek, właściwie dziś, kiedy go nagrywam, tylko że o 15 i jest ok. Dobrze, kochani, słuchajcie, dzisiaj nie ma ze mną gościa, ponieważ no, z racji chociażby na godzinę, w której mam czas nagrywać, no nie będę się z nikim łajał na pierwszą w nocy. Szanuję ludzi, także wiecie, w kolejnym odcinku być może już będzie gość, ale też nie dam sobie głowy za to uciąć, bo no, może być różnie po prostu. Okej. Dzisiaj taki strzał, którego jeszcze nie było, bo dzisiaj chcę zrobić akcję gnojowica. Kupiłem sobie rozrzutnik gnojówki, czy tam wóz asenizacyjny. Jak zwał, tak zwał, wiadomo, o co chodzi. I wykorzystam sobie do tej roboty klasa. Klasior tutaj ma podpięty siewnik, co prawda, ale to nie szkodzi. Podepniemy klasa spokojnie i może akurat taki klas będzie lepszy niż John Deere, bo oj, znowu ta kierownica zasrana, kurde, cholera. Ciągle się z tym męczę, zapominam te profile włączać, a do tego farminga ustawiać sobie profil. Nie potrafi mi to wejść w nawyk. Dobra, jest, ok. No więc wezmę sobie klasa, ponieważ no, czas opróżnić gnojówkę krową. Krów sobie też dobiłem do 50, nie czekałem aż się namnożą, tylko po prostu dokupiłem resztę krów z tego co miałem, dokupiłem w innych kolorach, bo teraz już mnie nie interesuje, że się by wolniej mnożyły, bo krowy jakby w jednym kolorze, osobny kolor krowy, osobno gra to pokazuje, nie? Zobaczcie jak to wygląda, o, krowa czarno-biała, brązowo-biała, czarna i to nie jest liczone razem. No tylko jest jak jest po prostu, no ale mam 50 krów już łącznie i nie muszą się mnożyć, dlatego nie kupiłem w tym samym kolorze, żeby było troszeczkę inaczej w tej oborze, inne kolorki i tak dalej. No jak widzicie, gnojóweczki jest tutaj 146 849 litrów. Obornika trochę zużyłem ostatnio na kilka pól, a dzisiaj rozleję sobie gnojówkę na trzech polach i myślę, że to będzie akurat ten odcinek. Z racji tego, że dzisiaj krótszy mieszczuch, ponieważ bez gościa, no. Ale jest też temat, bo właściwie są... Ale... A tutaj się schowala moja beczka. Dobra, okej, zobaczcie. No kupiłem tego Zunhamera, Gule Technik, no bo nie chciało mi się nic w modach tutaj szukać szczególnego, a ta mi się całkiem podoba. Zresztą pasuje do talerzówki, którą mam też. I z tą talerzówką sobie to oczywiście zespolę. No bo dlaczegoż by nie, skoro można, no to zrobię sobie jakby dwie roboty za jednym zamachem. Przy czym, momencik, muszę się zastanowić, czy aby na pewno tak zrobić, bo ja tutaj chciałem zająć się polami, tak, po kukurydzy, które są zebrane i w związku z tym, że są po kukurydzy, to wymagają zaorania. I tak się zastanawiam, czy po prostu, no... Jakby to powiedzieć, czy po prostu sobie nie odpuścić, pojechać samą gnojowicą, a potem po prostu zrobię jeszcze orkę do tego. Zacznę robić orkę na odcinku. Tak, dzisiaj bez talerzówki może, skoro tutaj była kukurydza. Ja wiem, że gnojowica niekoniecznie się po kukurydzy rozlewa tak normalnie, no ale wiecie jak to jest. No nie będę tutaj już tak aż taki dokładny, nie? Dlatego spokojnie. Dobra, gnojówki trochę mam, ale jeszcze sobie nabiorę jej. Bo ja już też coś tam tutaj wcześniej rozlewałem gnojówkę. Chyba na tych polach tutaj przede mną 12, 47, 46. No ale zostało tego dużo. Ojejku, nie tutaj, nie ten trigger. To jest trigger do wody. No ale to nic. Nawrócimy sobie i będzie wszystko ładnie, pięknie, cacy. Dobrze, kochani.
Są takie właściwie ostatnio w świecie farminga dwa gorące tematy. Jeden tutaj zauważam na moich streamach, których były aż dwa. I przynajmniej na ostatnim streamie... Aha, tutaj nie trzeba czekać na znaczek. Ok. I przynajmniej na ostatnim streamie sporo padło pytań odnośnie moda sezonowego, czyli na season mod. Po prostu ja postanowiłem zebrać do kupy. Moment, tylko ja tutaj muszę jedną rzecz zrobić, bo tutaj mi znowu chodzi. A to po prostu chyba trzeba wyłączyć najzwyczajniej w świecie. O, tak. Już nie chodzi. Dobra. To się tam czasami coś tutaj buguje, jakby. Zebrałem w jednym miejscu sobie informacje, jakie do tej pory wiemy na temat Season Moda, oraz pozwolę sobie na kilka moich własnych przypuszczeń odnośnie tej modyfikacji, bo jak wiecie, sam na nią czekam. Ci, co byli ostatnio na streamie, to wiedzą, bo co prawda tutaj nie będziemy bawić się w te sezony, ale no ja muszę pograć na sezonach, no nie ma innej opcji. Nie idę w tym tutaj, w tej kwestii na żaden kompromis, mnie to nie interesuje, ja muszę pograć na sezonach. Dlatego sprawa jest prosta, już jest rozwiązana, kto był na streamie, ten wie, że po prostu będę sezony ogrywał na streamach. To oczywiście nie oznacza, że teraz porzucę sąsiadów i mieszczucha i zacznę robić regularne streamy. Moment, teraz tak, ta beczka ma tutaj całkiem spory zasięg, więc podejrzewam, że ja niepotrzebnie tak blisko krawędzi podjechałem. Ma dużą szerokość, 24 metry i jakoś tak. Wchodziłoby po 12 na stronę. No nic, najwyżej odjadę. Tak, no i słuchajcie, ostatnio na streamie odpaliłem sobie save'a na mapie wielkopolskiej. Całkiem przyjemna mapa, taka uznałem, że pierwszy raz, odkąd gram w farmingi, spróbuję pobawić się na takiej zasadzie, że do klimatu mapy dobiorę... O, jednak za daleko. Trudno. Do klimatu mapy dobiorę maszyny. I tak to się stało, że dobrałem sobie polskie maszyny ostatnio na streamie. No, ale tutaj sporo osób oczywiście pytało o tego season moda, jak się na to zapatruję, czy czekam, czy coś wiem, czy coś wiadomo. Słuchajcie, prawda jest taka, że ja wiem tyle, ile, tak jak mówiłem, tutaj team podaje do wiadomości publicznej na swoim Facebooku. Ale nie każdy ma, ja wiem, Facebooka, nie każdy śledzi, więc postanowiłem, że na podstawie informacji z kilku stron na temat farminga, między innymi ze strony YesMods, która oprócz modów zawiera również ciekawe newsy ze świata, z tego uniwersum giantsowego, że tak powiem, postanowiłem, że zbiorę z kilku takich źródeł ciekawych właśnie jakieś informacje. Dużo tego nie ma, ponieważ twórcy są enigmatyczni, i nie dużo też nam tak mówią. Oni po prostu pokazują jakieś takie mięsko, przy czym jak na razie nie pochwalili się niczym nowym, to znaczy nie pochwalili się czymś, czego nie było w 17, a przynajmniej ja może przeoczyłem. Jeżeli ktoś bardziej siedzi w temacie, oczywiście może mnie sprostować. Tutaj nie myślcie, że ja po prostu... Nie bierzcie tych informacji, które wam podam, czy moich interpretacji tego, moich domysłów, za jakiś pewnik. Jeżeli ktoś wie lepiej, no to oczywiście śmiało piszcie, ojejku, Bartek się chyba nie obrazi, że mówię hem, w co? No w soję, no bo w co? No, piszcie oczywiście śmiało w komentarzach. Niech to będzie taka piguła informacji, którą, oj, na temat tego, ile społeczność po prostu wie w tej chwili, do tej pory w kwestii season moda, nie? I słuchajcie, ja tutaj ściągnąłem sobie, pobrałem sobie z Facebooka Realismus Modding, mówię od razu, że pobrałem z ich Facebooka kilka obrazków koncepcyjnych prezentujących ciekawostki. Ja teraz muszę troszeczkę z pamięci to wymieniać, bo nie mam tego tu nigdzie przed oczami. Mam nadzieję, że żadnego screenshota nie ominę. Na początku jakoś oczywiście pierwszy post odnośnie tego, no to było, że Winter is coming i był taki fajny, czy Christmas is coming, coś takiego, i był taki fajny właśnie ciągnik z beczką w polu i padał śnieg, nie? No ale to okej. Okay. Tego tutaj akurat screena nie mam, no bo to niewiele mówi. Z tym, że zauważyłem, że Realismus Modding pracuje, znaczy zauważyłem, ja tak wnioskuję, że chwasty na season modzie prawdopodobnie będą różne, to znaczy w poszczególnych porach roku mogą występować różne chwasty.
Teraz tak, zapomniałem sprawdzić, czy coś takiego się dzieje normalnie, że inne zielsko, inne samosiewy rosną na przykład we wiosnę, w lato, w jesień, czy tam zimą powiedzmy, na polach, jeżeli zimą w ogóle cokolwiek rośnie. No raczej nie. Czy po prostu chodziło o to, że, bo to też można zauważyć na tym screenshocie, że będą różne chwasty po prostu, na takiej zasadzie, że różne tekstury tych chwastów, kiedy się pojawią. Zobaczcie, że tutaj są i takie jakieś szersze i mniejsze. Nie jest to taka jednakowa wariacja tych tekstur z tymi chwastami, tylko w tej takiej pierwszej fazie wzrostu są różne, nie? I tutaj oni to opisali, że to są spring herbs, coś takiego, że tam wiosenne chwasty. Czyli właśnie dlatego ja wnioskuję, że może być tak, że na poszczególne pory roku, kiedy takie samosiewy mogą rosnąć, będą różne chwasty, albo może po prostu oznaczać to, że akurat była pora roku, wiosna, nie? Kiedy robili tego screenshota. No zobaczymy, jak to wyjdzie. W każdym razie, no już jest taka, no, malutka rzecz, a cieszy, nie? No chwasty będą na polu, nie że równiutko rosły, takie same malutkie w pierwszej fazie, tylko będą różne, różne jakby rodzaje tego zielska, nie? Także to już jest miłe, to już jest fajne. Takie małe rzeczy się właśnie docenia, słuchajcie. I teraz tak, myślę, że warto nadmienić, że założyciel Realismus Modding, jakby koordynator tego teamu, a team Realismus Modding liczy 6 osób, został zaraz po Mod Contest 2017 czy 18. No w każdym razie, wiecie, Giants robi w każdej edycji farminga od chyba 15 czy jakoś tak, czy może nawet wcześniej, jeżeli ktoś wie, to niech mi oczywiście mnie naprostuje tutaj. Robi konkurs dla moderów, nie? Że można wystawić swoje modyfikacje do konkursu. No, nie da się ukryć, że konkurs na najlepszą modyfikację do Farminga 17 wygrał właśnie Season Mod. No, trudno się tu dziwić, bo chyba bardziej rewolucyjnej modyfikacji i ciekawej modyfikacji nie było. No i niedługo po tym Giants zaproponowali szefowi tej ekipy, jak kurde, wyleciało mi z głowy, jak się ten ziomuś nazywał. Przepraszam najmocniej. Moment, tylko teraz jeszcze jedną rzecz muszę sprawdzić, bo coś mi się przypomniało. Aha, 41 było nawiezione. Dobra, 40 nie. 40 nie, a na 40 jest co? Chwileczkę. A widzicie, to jest to. Ja ostatnio miałem przerwę w farmingu ogólnie, poza tym streamem. Ale wcześniej też nie bardzo miałem czas. 40 to jest łowiec. Łowiec. A, łowiec jest po wapnie. Dobra, po wapnie. Jak to tam wygląda tutaj? Nie jest nawiezione. No to słuchajcie, wyleję sobie gnojówkę na wapno. Chyba można, nie? A jak nie można, no to trudno, tu mi nikt nie zabroni. No i słuchajcie, ja tutaj, mam nadzieję, nie zapomniałem napisać, jak się nazywa tutaj, jaką ma ksywkę ta osoba, która szefuje Realismusowi, czy z imienia, nazwiska też, jak to tam się nazywa. Pod tą ksywką wiem, że na pewno chyba można szefa tutaj ekipy spotkać na forum Giantsa. No na pewno już teraz, odkąd jest częścią Giantsów. No i przyjął oczywiście tą pracę. No, a co w 19 tutaj jest od niego? No na przykład kontrakty. Ten system wykonywania misji, zadań dla innych gospodarzy, który mamy tu, czyli kontrakty, to jest jego pomysł, jego od początku do końca autorski pomysł, żeby to wdrożyć do farminga. No, kontrakty, no wiem, że teraz już może większość ludzi tego nie robi, bo dużo osób gra na mapach z modyfikacji. Na mapach z modyfikacji te kontrakty działają różnie, raz działają, raz nie działają, raz działają dobrze, raz działają źle. Tu na przykład na Lubelskiej są kontrakty na transport. Zdarzały się też dobrze płatne, bo można było za przewiezienie tam jakiś palet czy czegoś zarobić nawet 5000, przy czym tutaj należy nadmienić, że zdarzyło się tak, że kiedy był kontrakt na wywiezienie palet z tartaku, bo tam było takie miejsce przy wiórach, gdzie te palety się pojawiają, żeby to zabrać, no to się nie pojawiały i po prostu tam nie było po podjęciu tego kontraktu i nie można było nawet zacząć tego kontraktu, nie? Jacek to raz zauważył, z tego co pamiętam. No i co jeszcze? Co jeszcze? Dwa leszcze. No słuchajcie, no i to jest taka nowość, podejrzewam, że on po prostu na tyle miał czasu, nie? No bo Mod Contest chyba się skończył jakoś tak... To nie jest tak, że to zaraz po premierze Farminga przecież, nie? Zaczyna się ten konkurs. Tylko to tak po jakimś czasie dopiero, nie? Oni to robią. Także no wiecie, wiecie jak to jest.
Różnie to bywa tutaj. No ale no jest to funkcjonalność ciekawa. No ciekawe rozwiązanie z tych zadań. Myślę, że bardziej realistyczne przede wszystkim jest tutaj wykonywanie zadań tych misji. Nie mówię, że jakoś opłacalne, no bo to tak jak mówię, zależy od mapy. Na niektórych mapach te kontrakty działają średnio, na innych działają dobrze, na innych ich w ogóle nie ma, więc wiecie jak to jest. No w każdym razie tutaj jest mi strasznie głupio, że nie pamiętam niku, bo tutaj gość ma łeb, naprawdę ma łeb. On to wprowadził. I z racji tego, że on pracuje teraz w Giantsie, pojawiły się pogłoski, że Giants wyda season moda, albo wprowadzi sezony w którejś z aktualizacji. No nie do końca tak jest. Gdyby tak było, to podejrzewam, że Team Realismus Modding albo robiłby inne rzeczy i nie chwalił się, i albo po prostu zrobił sprostowanie i oświadczenie, że nie wyda season moda. No albo po prostu, słuchajcie, uwierzcie mi, że gdyby miał to robić Giants, to oni by po prostu srali informacjami i reklamowaliby tą pracę tego moda dosłownie wszędzie. Uwierzcie mi, że tak by było. Tak by zrobił Giants. Gdyby oni mieli na przykład z aktualizacją 1.4 wpuścić sezony, to uwierzcie mi, że oni by się posrali, ale zrobiliby wszystko, żeby każdy gracz się o tym dowiedział. Tym bardziej, że wiemy, że jakie mieszane uczucia Farming 19 wywołał. Więc nie, absolutnie nie. Z tego co wiem, to mimo tego, że tutaj szefu Realismus Modding pracuje w Giantsach, no to mimo tego normalnie pracuje też, udziela się w tym teamie i jakby jest głową tego całego przedsięwzięcia. I teraz wracając dalej do modu. No oczywiście widzimy, że już team ma opracowane zmiany w kolorach drzew. Wiadomo, wczesna wiosna, zima, nie ma liści, późna jesień, może już też nie ma liści, no ale wiadomo, potem te z zieleni zmienia się po prostu, zmienia się barwa tych liści, robią się one, gdzie ja teraz tym, aha, dobrze jadę, robią się te liście oczywiście, że tak powiem, żółte, pomarańczowe, brązowe, wiadomo, no tam czerwone kolory, chodzi o kolory oczywiście, kurde, no jesienne, przepraszam, jest za późno chyba, no ale mam nadzieję, że dam radę jeszcze do końca odcinka pociągnąć tutaj. No i ostatnio, jeszcze, a czy ostatnio, chyba jakoś w marcu wrzucili screenshota. Na początku to ja tak go olałem, bo tam było co? Proces produkcji siana, tak? Czyli co tam, co oni tam opisali? No opisali, słuchajcie, coś takiego, że trawę trzeba skosić, trawę trzeba przetrząsnąć i... Moment, bo to wymaga skupienia. I co na końcu? No i na końcu oczywiście trzeba ją zebrać, tak? Kiedy jest sucha. Przy czym nie zauważyłem jednej rzeczy. I to mi się bardzo podoba. To już jest w Cutland Crops, ale będzie to również w sezonach, słuchajcie. Trawa nie wyschnie po pierwszym przetrząśnięciu łąki skoszonej. Ona nie wyschnie na siano. Ja to zauważyłem dopiero później, jak mocniej się przyjrzałem temu screenshotowi i kiedy zajrzałem w sekcję komentarzy, no bo tam dużo serduszek, dużo wow, takich reakcji, nie? No mówię, kurde, no okej, no to było, nie? To spoko i pewnie chodzi o to, że jak się zostawi na zbyt długo to siano, to ono zgnije, nie? Okej, ale to wszystko było, ale potem zauważyłem, że na tym screenshocie, gdzie jest ten to przetrząsanie, no to ta trawa po przejechaniu przetrząsacza nie jest blado zielona, nie? Czyli nie jest od razu. To jest proces. Trzeba będzie poczekać. Nie wiemy, jak to będzie wyglądać, ile trzeba będzie czekać, czy trzeba będzie kilka razy, powiedzmy, tutaj tą trawę przetrząsać. Podejrzewam, że tak, że powiedzmy 2-3 razy. Tak przypuszczam, że tak to zrobią. No bo co za problem, nie? No i fajnie będzie, nie? No moim zdaniem będzie kapitalnie wręcz, więc słuchajcie... Trzymamy kciuki, ja przynajmniej trzymam kciuki, że to się uda, niedługo już zobaczymy tą modyfikację i będzie spoko. Momencik, ja mam tutaj na smartfonie, teraz mi się przypomniało te zrzuty ekranu, ja tutaj sobie zerknę od razu do mojej galerii, żeby tutaj nic, o jest, słuchajcie, nie wiem czy tak to zostanie, czy to jest tylko koncepcyjne, ale chwasty będą widoczne na takim zwykłym widoku pola, widzicie to. Ja to jeszcze do tego wracam teraz, bo zapomniałem o tym wspomnieć odnośnie chwastów. Widzicie, są takie kropeczki na tych polach z numerkami. I jeżeli to jest po prostu tylko widok z edytora, taki jakby tej minimapki, że to jest tylko widok z edytora, w którym po prostu no, widać jest
chwasty jako obiekty, jako tekstury, no to szkoda, nie? Ale jeżeli te chwasty tak będą się przedstawiać na polu, czyli gdzie dokładnie jaki chwaścik jest, no to fajnie by było, nie? To byłoby fajne, niż tam ten taki różowy kolor w tych całych, wiadomo, w tej legendzie odnośnie stanu pola, czy coś takiego, składu gleby, czy coś, nie? Z tym, co trzeba zrobić oczywiście. Dlatego ja to propsuję, mi się to podoba. I jest to, ojeju, jeju, jeju, powłączałem siatki. I jest to super. Tak jeszcze gwoli tego właśnie, tych właśnie chwastów. I jeszcze momencik, jeszcze sobie zerknę na te screeny, co ja tutaj jeszcze mam. Tak, to było, to było, to było. No i to tyle, jeżeli chodzi o screeny. No plus te, wiadomo, słuchajcie, te zmieniające się kolory drzewek, to był GIF. Jeżeli to opanowałem, no to to widzieliście, jak się to zmienia i w ogóle. Ale, co jeszcze ciekawsze, i tu w opisie będziecie mieli link do tego filmiku. Ja tu nie chcę go pobierać, chociaż dobra, jeżeli udało mi się go pobrać z Facebooka, to teraz Wam się tutaj w malutkim okienku wyświetla, a w opisie jeszcze pod filmem macie link do tego oto posta na Facebooku Realismus Modding. Widzimy dynamiczne zmiany pogodowe i myślę, że to jest warte odnotowania, bo wiecie, jak się zmienia na przykład pora dnia tutaj w 19. No, przychodzi 19 i cały świat przygasa, jakby po prostu ktoś z 12 przełączników na ścianie wyłączył 7 na przykład, nie? I potem wiadomo, co kilkanaście minut tam robi się coraz ciemniej. No tak to tutaj wygląda niestety. No szkoda, że tak to wygląda, no ale jak widzicie tutaj Realismus w tym filmiku Stormy Day bodajże zrobił timelapse'a takiego, jak zmieniają się pory dnia. Też widzimy takie może schodkowe przejścia, ale dużo łagodniej przede wszystkim. No i faktycznie czuć, jeżeli to była wczesna wiosna, czy tam powiedzmy wczesna jesień, a raczej wczesna wiosna chyba, o ile dobrze pamiętam, bo łyse drzewa były, no to jest ten klimat, jest ten klimat. Słuchajcie, no ja uważam, że Season Mod będzie super, będzie kapitalny. A jeżeli chodzi o datę wypuszczenia, no to oni na początku, jakoś niedługo po premierze Farminga 19 wrzucili na Facebooka zaszyfrowaną wiadomość, ciąg cyferek, które po prostu były zaszyfrowaną wiadomością dla graczy, ale oczywiście komentujący tutaj widownia, to znaczy społeczność zgromadzona wokół ekipy tworzącej Season Moda, odgadła w miarę szybko i sprawnie, co ten szyfr oznacza, a ten szyfr oznaczał, że Season Mod zostanie wydany, kiedy będzie gotowy. Taka odkrywcza oczywiście i wiele nam mówiąca informacja. No słuchajcie, ja jestem akurat właśnie zwolennikiem takiego podchodzenia do sprawy, niż zwolennikiem podchodzenia do sprawy jak typowy wydawca, czyli słuchaj, tu masz termin, masz wydać tutaj i tutaj, jak się nie wyrobisz, to najwyżej wypuścisz w dniu premiery 50 łatek po 40 giga i gra będzie załatana, nie? I będzie spoko. No, mam wrażenie, że tak większość wydawców chociażby gier dzisiaj właśnie podchodzi do sprawy, nie? Jest termin, termin jest sztywny, nie wolno go ruszać, wydania gry, bo na tą datę jest akcja promocyjna, rozpoczyna się kampania promocyjna i no nie może być inaczej, trzeba wydać, no a potem kupujemy grę i albo jest zbagowana po zainstalowaniu, jeżeli ktoś kupuje w dniu premiery, albo już w dniu premiery pobiera jakiś kilku gigabajtowy patch, jakąś łatkę, nie? No bo tak to się teraz często dzieje. A jednak podejście, że będzie jak będzie gotowe, jest dużo lepsze moim zdaniem, dużo bardziej uczciwe w stosunku do graczy. No i lepiej, żeby to robili tak, niż żeby robili to jakoś inaczej, no. Takie jest moje zdanie, taka jest moja opinia. Jeszcze tutaj wtrącę tylko na temat tego pługa. Widzicie, pług z Farminga 17, na pewno go kojarzycie, chociażby z naszej kampanii. Znalazłem ten pług gdzieś na jakiejś stronie z modyfikacjami. Dlaczego go ściągnąłem i pobrałem i w ogóle kupiłem? Ponieważ on ma 3 metry szerokości roboczej, agromasz ma 2,5, a pomiędzy agromaszem i tym niebieskim lemkenem, tym ciąganym takim, czy wleczonym, czy jak to taki pług, typ pługu się nazywa, możecie też napisać w komentarzu, bo zapomniałem albo nigdy nie wiedziałem. Jednak jest te pół metra różnicy i to jest coś takiego pomiędzy, no. Chciałbym taki pług, taki o na przykład tego typu, chciałbym taki pług powiedzmy 4-metrowy, no ale może być tak, że po prostu tego typu konstrukcja byłaby nierealna. Dlatego słuchajcie, no ja uważam tak, ja wam powiem tak, w ten sposób, słuchajcie, no na pewno Season Mody będę ogrywał na live'ie.
Prawdopodobnie na tej już wielkopolskiej mapie, na tej mapie Wielkopolska, bo spodobała mi się ta mapa, a tutaj myślę, że no ja wiem, że ona tam nie ma przetwórstwa, zwłaszcza teraz, kiedy powychodziły Hofbergmany i dużo takich różnych rzeczy, obiektów, jakichś pierwszych obiektów typu, powiedzmy, nie wiem, nie wiem jak to nazwać w ogóle, taka mini rafineria biodiesla, że tam w rzepak można nasypać i wychodzi paliwo, nie? Biodiesel, w której możemy tankować maszyny na przykład, nie? No spoko, spoko, fajnie, tylko nie, naprawdę Wielkopolska mi się podoba, akurat pasuje na stare maszyny, a ja właśnie miałem ochotę pierwszy raz odkąd gram w Farminga sobie tutaj strzelić taką mini kampanię na live, na streamy akurat, taką w sam raz na streamy, żeby oczywiście ograć te jakieś unie, poznaniaki, jakieś tam kurcze, spryskać pole krukowiakiem, wiecie o co chodzi, oczywiście zebrać plon bizonem i te sprawy, i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chodzi o częstotliwość moich streamów, no to jeżeli już, to tak jak mówiłem wcześniej, w weekendy, może co weekend, może co drugi weekend, to wszystko zależy od tego, jak mi się czas ułoży, a priorytety są różne. Już mi się strasznie oczy męczą, no ale nie mam wyjścia, nie chciałem robić przerwy na kanale, luki jakiejś znowu, tym bardziej, że i tak jestem tutaj spóźniony, jak wspomniałem. Farming miał być we wtorek. W poniedziałek Skyrim był i to mi się udało. We wtorek miał być Farming, a w środę, czyli wczoraj, miał być Kingdom Come. A tak wychodzi na to, że czwartek to będzie Farming. Jeżeli się uda w ogóle, no to Kingdom Come będzie w piątek. Ale to tak jak mówię, jeżeli go nawet będę nagrywał dzisiaj, to znaczy w czwartek, no to to wszystko zależy od tego, jak długi odcinek nagram tego Kingdom Come. Przepraszam. Jak długi nagram odcinek tego Kingdom Come, no i oczywiście, no im dłuższy, tym będzie więcej ważył, dłużej się renderował, dłużej przetwarzał przez YouTube'a i jest większa szansa, że kiedy będzie mi zależeć na czasie, to zobaczycie go nie w dobrej jakości, a w gorszej, bo się na przykład w 360p tylko pojawi na początek, nie? Także nie dam głowy sobie uciąć, że jutro będzie, czyli w piątek, Kingdom Come Deliverance. Chciałbym bardzo, bo już mi tęskno do tej gry. Dzisiaj była duża aktualizacja, znowu 3,9 giga aż gra pobrała. Tu mi jeden z Was pisał, Krzysztof bodajże, pisał mi w komentarzu pod poprzednim Kingdom Come'em, że ta aktualizacja zabiła modyfikacje do Kingdom Come. Na szczęście żadnych modyfikacji nie stosuję, graficznych też nie, bo gra jest ładna sama w sobie, a tak poza tym to nie ma żadnych ciekawych modyfikacji. Poza jakimiś takimi typu pliki tekstowe, z których należy skopiować jakąś linijkę kodu i wkleić do config.cfg pliku na przykład, nie? Czy coś takiego. Więc to nie jest modyfikacja, to jest po prostu jakaś linijka kodu. No ale na Nexusie wiadomo jak to jest, nie? Także chciałbym bardzo, bo ta gra mi się podoba i liczę na to, że wyjdzie z tego całkiem dobry tasiemiec u mnie na kanale. Pewnie będę lamił, bo wiecie, no w Skyrima coś tam grałem, nie? Jedynie mnie ostatnio zaskoczyły te ruiny dwemerskie ruiny. Bo nie kojarzę z mojej, żebym kiedykolwiek tam był wcześniej w moich rozgrywkach. A przeciwnicy tam są, no nie w kij pierdział, można by powiedzieć, nie? Także bywało to różnie w poprzednim odcinku ze Skyrimem. No ale Kingdom Come też jest dosyć wymagającą grą, taką z nietypowym systemem walki i tak dalej. Więc pewnie polamie coś, ale mam nadzieję, że tutaj jakość tej fabuły, tej historii wszystko zasłoni i będziecie się to przyjemnie oglądać. Ja tu teraz tak promuję trochę tego Kingdom Come'a, bo nowa seria na moim kanale. I zależy mi na tej serii, bo gra jest przeszła troszeczkę bez echa. Wiem, że kilku tutaj let's playerów ją robiło na YouTubie. Ktoś tam robił wybiórczo, ktoś robił całą grę, ale i tak na przykład mniej niż inne popularne gry segmentu AAA, nie? Czyli tych wysokobudżetowych gier. Dlatego jeżeli ktoś nie widział pierwszego odcinka Kingdom Come, no to zachęcam do mnie na kanał zajrzeć sobie, obejrzeć. Fabularna opowieść RPG w klimatach średniowiecznych Czech. Czy 15, czy 16 wiek? 15 wiek bodajże to jest, o ile dobrze pamiętam. Kurde, już nie pamiętam, masakra. No, a w Kingdom Come, no to gram też tylko jak nagrywam odcinki. Nic pomiędzy nie robię, bo tam nie ma sensu nic robić pomiędzy.
gra na tym etapie, na którym jestem, jest spójną historią, zamkniętą troszeczkę, taką, że trzeba z tego etapu wyjść, żeby w ogóle zasmakować w przyszłości tego otwartego świata, jaki ta gra oczywiście oferuje. No dobra, ale wracając do tematu Farming Simulator 19, to wiem oczywiście, że tuż przed nagraniem zobaczyłem, że Nocur wrzucił film odnośnie Farming Simulator League, czyli tej ligi e-sportowej. Że to jakoś niedługo startuje, że to będzie jakiś DLC czy mod od Giants, nie wiem. Dla mnie to jest po prostu, no, takie, że po cholerę, nie? Zobaczcie, ile tutaj jeszcze jest mankamentów w samej grze, a oni zdecydowali, że to będzie e-sport. No, wiecie co, jeżeli tak to pójdzie, że oni będą tak promować i cisnąć w tą ligę farmingę e-sportową. O szczegóły mnie nie pytajcie, bo naprawdę jak tylko zobaczyłem, że to naprawdę już tak wchodzi w życie, no to nie, sikiem prostym to olałem. No słuchajcie, no jeżeli tutaj w kolejnej edycji Farminga, czyli Farming 21, będzie tak spierdzielony, że po prostu klękajcie narody i oddawajcie pieniądze, no to masakra, nie? No to raczej się kolejną częścią mało kto zainteresuje. No ale nic, dobra, no. Jedyne co jestem ciekaw, no to na czym, co tam będzie polegać. No, rusza liga Farming Simulator. Okej, co tam wszyscy będą robić? Ujeżdżać konie na czas? Nie wiem. Ciekaw jestem, jak to będzie wyglądać. Podejrzewam, że po nagraniu sobie tam zajrzałem i jak to oglądacie, to już mniej więcej wiem, o co chodzi. No ale nie. Najlepiej będzie, jak podczas jakiegoś takiego meczu, czy jak to się będzie nazywać, komuś z tych e-sportowców grających, rywalizujących ze sobą, czy cokolwiek tam robiących, po prostu jakiś glitch rozpierdzieli rozgrywkę, albo jakiś błąd z farminga, nie? No, to będzie za mocne, powiem wam, za mocne. No, wiecie, no... Faktycznie, ja bym wolał, żeby rzeczywiście na przykład w Ładce 1.4 weszły sezony. Wtedy nikt by przed tym nie uciekł. Nawet Bartas. No ale nie, faktycznie, jak już, to bym wolał, żeby coś takiego, a nie tam, że zrobili ligę e-sportową, podczas gdy pewne aspekty albo nie działają jeszcze poprawnie, albo w ogóle są nieruszone, jak na przykład Giants Editor, który tutaj dużo, ostatnio też na moim streamie ktoś pisał, że Giants Editor do 19 farminga to jest jakaś porażka. No, podejrzewam, że tak jest. I podejrzewam, że trzeba będzie się z tym zgodzić, no bo, cóż. Mam Giants Editora, pobrałem go sobie z ciekawości, bo mówię, a zrobię sobie mapę wsi, gdzie mieszkała moja babcia tutaj na Śląsku, Wymysłów, koło Świerklańca. Tam są jakieś pola i w ogóle, nie, że tak zacznę oczywiście i słuchajcie, no na pewno idzie mi lepiej niż w edytorze do ETS-a. Może coś mi się uda tego wymodzić, ale no... Dziwne ma jakieś takie, nie wiem, bo wcześniejszych edytorów za bardzo nie znałem. Do 17 jedynie na chwilę miałem pobrany edytor, żeby na mapie Osina V2 zrobić kupowane pola i system misji, bo ta mapa była super od Dideka 9.6, tylko nie miała właśnie kupowanych pól. A ja to zrobiłem, ale nie opublikowałem tej mapy, to tylko na własny użytek. To znaczy próbowałem to zrobić, na niektórych mi się udało, na innych nie. Bo tam pola się robiło kwadratowe tylko, a te jakieś dowolne kształty to się robiło kombinacyjnie jakoś dziwnie. Więc dużo było przy tym roboty, ale tutaj, ale jakoś tam większego problemu z tym edytorem nie miałem. A tutaj, no to jest jakaś, powiem wam, że naprawdę jakiś naprawdę ogromny problem. No, nic. Może tak ma być, no może tak to sobie zaplanowali, nie wiem, żeby nam utrudnić, czy tam mapmakerom utrudnić, powiedzmy, okej, teraz to pole, ale to już go dzisiaj orać nie będę, bo już mamy 34 minutę odcinka. A takie mieszczuszki 35-40 minutowe, jak mówiłem, solo, są jak najbardziej ok. Słuchajcie, no mam nadzieję, że jakąś tam pigułę informacji na temat sezonów, o które oczywiście, na które czeka coraz więcej graczy, wam zapodałem. I co? No słuchajcie, no tak jak mówiłem, na streamach będę ogrywał te sezony, poznawał, ale jeszcze na deser dodam tylko, że... Ja o tym wspomniałem na początku. Realismus modding nam bardzo mało mówi. Mówiłem też, że to co opublikowali, te jakieś takie zmieniające się kolory drzew,
proces suszenia trawy. No, akurat ten proces to znowuś, dobra. No, ale te na przykład. Kurde. O, zmiana pogody i tak dalej, dynamiczna taka, czy tam zmieniona grafika na jesień i tak dalej, w sensie takie jakieś shadery, mgiełki, to już było, nie? My to wszystko wiemy oczywiście, czy tam jakieś nowe chwasty, ale przeczytałem oczywiście, że Realismus ma jeszcze jakieś asy w rękawie, ma jeszcze kilka asów w rękawie, o których tam nie mówi, bo ma być to niespodzianka, więc myślę, że się miło zaskoczymy. I jeżeli tak jak ktoś tutaj z Was mi powiedział na streamie, że prawdopodobnie będzie płodozmian w pełnej okrasie, w pełnej krasie, jeżeli on faktycznie będzie, no to już będzie, słuchajcie, grubo. Już będzie grubo po prostu. A teraz tak, na koniec jeszcze krótki update tego, co mam tutaj na farmie nowego. Sprzedałem Dodge Rama i kupiłem Nissana Safari. Ten oto Nissan jest dużą modyfikacją, ma chyba 160 MB, napęd na 4 koła, konfigurowalne nadwozie, można sobie dorzucić halogeny tutaj, można sobie dorzucić światełka na zderzaku, zmienić w ogóle zderzak, jest też kilka rodzajów opon i tutaj te takie no, listwy, progi powiedzmy, no listwy o, dolną część nadwozia o, może tak. Jest to zmienny kolor, felgi mają zmienny kolor i oczywiście kolor główny również jest zmienny. Jedyny minus, jeżeli dla kogoś to jest minus, bo dla mnie niekoniecznie, jest taki, że to jest Anglik. Ale jest super, jest kapitalny, ładnie brzmi silnik. Nie wiem, czy to było słychać w ogóle, bo krowy tutaj muczą i muczą. Może z zewnątrz. Świszczy turbinka i klakson. Jest piękny. Dymek oczywiście z rury wydechowej, super sprawa. To jest jedna z modyfikacji. Dlaczego sprzedałem Dodge'a? Bo pobrałem pakiet od Farmera Andy'ego. Pakiet nazywa się John Deere Gator Pack. Fajnie, że ma osobną kategorię, nie trzeba tego nigdzie szukać w osobnych, porozwalanych. I ten pakiet to jest przyczepa, beczka taka 4000 litrów na wodę, pasująca do tego oczywiście Gatora, nie? Do tego tutaj samochodzika, tego Melexa, którego miałem wcześniej. Ale z racji tego, że ta przyczepa pasuje do tego haka od tego no, wózka golfowego powiedzmy, John Deere'a, no to pasuje też do innych samochodów czy pojazdów, które mają nisko hak. Pamiętacie, że ta przyczepa, ten duży autoload, no to przy samochodach to tak dupa szła do góry, nie? Przy tym Dodge'u było to widać. No a tutaj jest ta przyczepka oczywiście bez autoload, zaznaczam. Bardzo ładnie wykonana, zresztą Farmer Andy robi świetną robotę, zresztą ma Pachow Bergman, którą tak teraz żyje społeczność FSA, jest jego autorstwa. A do 17 miał jeszcze dużo fajnych modyfikacji. A do tego kupiłem sobie, wujek wyhaczył takie palety na pudełka z jajkami po prostu. Te palety mają takiego autoloada, to znaczy ten autoload działa tak, o może pokażę. To nie jest tak, że podjedziecie z tą przyczepą i paletami tu i wam się załaduje. Jedynie co, to trzeba podnieść sobie kartonik, podejść do przyczepy, cyk, i ona się układa i jest tutaj po prostu, nie? Mam nadzieję, że się ułożyła. Nie pamiętam, czy miałem 3 czy 4. Czy ona znikła? Może jakiś błąd? Chwila. Znowu tutaj mam ten problem, że chcę podnieść karton, to mi się otwierają drzwi. Zobaczcie. No, dziwny błąd. Naprawdę dziwny. O, tutaj się udało. Aha, ja rozumiem. Słuchajcie, to nie jest tak, że te kartony się będą tak tutaj pojawiać. Są dwa warianty tych palet. Tak, dobrze mówię, palet, tylko w momencie to jest nie tutaj, czyli to będzie tu, w różnych, o. Widzicie? O, moment, gdzie to jest? Kurde. What the. Kurka, no teraz to powiem wam szczerze, że zgłupiałem. Gdzie tego szukać? Zapomniało mi się po prostu, no. A, ba, nie chcę tracić czasu, może w przyczepach. Przyczepy. A gdzie są przyczepy? A tutaj są, jejku. W przyczepach? Nie, w przyczepach tego nie ma. Gdzie to może być? Różne? Może jednak w różnych? Nie, w różnych tego nie ma.
A może jednak tutaj? No tutaj powinny być, nie ma. A tu? Ach, tu są. Zobaczcie, po 25 dolców jest paleta, która jest jednorazowa, czyli podjedziecie z tą paletą załadowaną do skupu i ta paleta zniknie razem z tymi jajkami, nie? I trzeba kupić kolejne, a ta jest do wielokrotnego użytku i są dwie pojemności, 2400 i 4800, no więc podejrzewam, że po prostu no te jajka się tutaj, tekstura tych kartonów nie uzupełni do końca od razu, no bo brakłoby miejsca. 4800 to jest dużo dosyć, także no, i spoko, no i potem podjeżdżacie, oczywiście to sprzedajemy normalnie. Ja tutaj na stałe zostawię te paleciki na jajeczka, żeby było fajnie, miło. No i ten Nissan oczywiście jest super, klasyk, bardzo ładny. Sprzedałem nowoczesną myśl motoryzacyjną amerykańską na rzecz tego oto klasyka i nie żałuję, bo jest fajny. No to jeśli chodzi o takie nowości, no to jest właściwie tyle u mnie na farmie takich aktualności. No wiadomo, wóz asenizacyjny, czy tam rozrzutnik gnojówki i rozrzutnik obornika również sobie kupiłem. No bo był czas najwyższy, tego się produkowało bardzo dużo, a no trzeba to porozrzucać w końcu, więc kupiłem takiego oto kuna, no. Potem dopiero zajarzyłem, że on tutaj stąd wyrzuca ten obornik w jedną stronę, tylko nie w dwie, więc specyficznie nim się jeździ, ale jest ogólnie spoko. Dobrze, kochani. 41 minuta nagrania już za nami, dlatego ja się będę z wami żegnał. Dzięki wam wielkie za uwagę. Pamiętajcie, poruszmy dyskusję na temat Season Moda, bo wiem, że wielu z was również na tą modyfikację czeka. Jak tylko ona wbije, to ja mówię, że na streamach oczywiście będę ogrywał Season Mody, poznawał sobie tego Season Moda, może odkrywał razem z wami. A Mieszczuch i sąsiedzi oczywiście dalej zostają na Lubelskiej Dolinie w naszym stałym harmonogramie, bo tej kampanii też poświęciłem dużo czasu i no nic, no będę prowadził, można powiedzieć, dwie kampanie, tak? A właściwie trzy. Sąsiedzi, Mieszczuch, chociaż to jedna mapa, i streamy z Wielkopolskiej z sezonami, jeżeli wejdą. A póki nie ma sezonów, no to od czasu do czasu streamuję na Wielkopolskiej. Zapraszam oczywiście, jeżeli ktoś jeszcze nie miał okazji być na żywo, zapraszam. A na dzisiaj wam już dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!